Siema, tutaj Jacob, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy rzekomo najlepszą podróbkę, czyli tą oto myszeczkę myszki, którą gra właśnie Tfue i Ninja, którą ja też miałem okazję testować, którą miałem okazję grać. Jest to Final Mouse, a to coś to jest, szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, ale to jest jakiś Glorious Gaming Mouse. Oczywiście odcinek nie jest sponsorowany, więc powiem dosłownie wszystko, co mi ślina na język przyniesie, więc zapraszam do oglądania. I umówmy się, że 20 tysięcy łapek pod tym odcinkiem równa się Jacob gra na myszce za 3 zł w Fortnite'a, no. Więc jeżeli chcecie, to łapkujcie, subskrybujcie z dzwonkiem, a ja już biorę się za otwieranie. Proszę Państwa, myszeczka już tutaj podłączona, jak widzicie, świeci się nawet. No ja jestem mega ciekawy akurat tej myszki. Ta za to odłączona, no i oczywiście ja będę porównywał tą myszkę stricte do tej, a nie do rivala 650, którym również cały czas gram, czy to w Fortnite'a, czy w inne gierki, więc chciałbym to zaznaczyć, że to jest stricte porównanie oryginału do podróbki, a raczej podróbki do oryginału. Zapraszam do oglądania. Ja sobie lecę na przyjemny park, myszeczka oczywiście podłączona, DPI ustawiona na 400, czyli na takie moje standardowe DPI, i powiem wam szczerze, że jestem mega ciekawy, jakie właśnie będzie moje takie odczucie z grania tą myszką, czy pozytywne, czy negatywne. Tego oczywiście dowiemy się za chwilę. No kombat był, ty kompletny dzbanie. Czemu on tak zrobił? Dawaj mi kombata. Dobra. Nie rozumiem, czemu gościu sobie przełączył z kombata na RPGa. Proszę pana, nie wolno brać RPGa, jest kombat. Okej, okay. Czy mamy tutaj kogoś jeszcze? Chyba nie. Chyba ta chatka jest pusta, ale chyba w tej chatce w ogóle nie ma lutu. Więc od razu stąd zawijamy. Bo tutaj trzeba jakieś fragensiki zrobić, żeby sobie to przećwiczyć. I tutaj mam gości. Tutaj mam gości pod sobą. A ja wjeżdżam. O kurde, tam nawet skrzynki są. A gościu jest tutaj. No i gościa nie ma. O, właśnie! Skarit to jeszcze sobie przetestuję, bo wrócił Skar z gumą. Jeżeli ktoś lubił, ja na przykład bardzo lubię, no to jak najbardziej kozacko pewnie dla was. No jak ktoś nie lubił, no to taki po prostu, o, spoko, wrócił sobie. Gicio, gicio. I tyle w sumie. Nie wiem, którędy ten typek wbijał, bo jak tędy, no nie tędy. Czyli muszę normalnie wyjść schodami. Mech, mech. Na razie myszka przeciętnie, dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń, nie zacięła mi się ani nic, więc jak najbardziej okej. Czekajcie, bo tutaj ktoś jest gdzieś bardzo blisko. Jeden z co kabel mam trochę za długi, tylko że no to jest wina tego, że ja sobie go nijak nie ustawiłem, nie? Ale no jest delikatnie za długi i to mnie irytuje. Naprawdę, gościu. Wiesz, że tutaj... To jest jego? Nienawidzę tej pompy. Ta pompa jest tak irytująca, jak ktoś z tego... O, widzieliście? No to przez ten kabel. Muszę go tam trochę pociągnąć, bo to przeszkadza. Znaczy ja nie wiem, czy wy widzieliście, czy nie, ale na pewno niektórzy zobaczyli, że tak delikatnie niepłynny ruch miałem. No ale to wina, tak jak mówię, tego kabla raczej. Za chwilę oczywiście to przetestujemy. No i tam mamy jakiegoś ziomeczka. Tak, a tu mamy jakiegoś gościa, który mnie podjeżdża oczywiście. Ja nie mam za dużo maców, ale... Gwiazd mu robimy na luziczku. Co on miał? A on miał jeszcze tego PM-ika, no ale nie biorę go raczej. Nie potrzebuję. Jakieś macy by mi się przydały, a tego to w ogóle nie mam niestety. Tam mamy tego typa w środku, czy nie? No tu gościu miał loła na pewno. O, czekaj. Oj, tym skarem chyba trzeba było jakoś trochę inaczej strzelać niż ja strzelam aktualnie. Dobra, mam do tego dosłownie zero maców. Niefajna sytuacja. Bardzo niefajna sytuacja. To jest stop. Dobra. Ten leży. Pytanie, czy tu są macy. Ja wiem, że są. Aha. No tak. Chyba z 3 macy były. No to ekstra. Rozwalmy sobie ten płotek. Jeszcze tego typa jednego bym dojechał i możemy stąd zawijać wtedy. No gdzie on jest? Ty, mam na 2? Mam na 2. No super. Nie no, Jacob, ty jak coś wykminisz. Za chwilę będę mógł sobie z wami troszkę pogadać właśnie na tej myszki, ale no... No, co tu się dzieje? Dobra. Ej nie no, w sensie... Ja powiem tak. Jeżeli miałbym wydać na myszkę tysiaka na tego Final Mouse'a, oczywiście uwzględnijmy to, że to było z przesyłką ze wszystkim, i to też wynikało z tego, że po prostu ta myszka do mnie szła z Ameryczki, nie była kupiona na dropie, tylko no po prostu tyle ta myszka kosztuje, jeżeli nie zamówimy sobie na tym dropie, no to... Czemu ten gościu...
co jest w ogóle nie tak z tymi ludźmi, no ale no nieważne, gostrzek sobie padł, nie wiem czemu tańczył, no ale tak też można. No to jeżeli miałbym kupić taką myszkę, a miałbym kupić tą, bądź chociażby właśnie jakiegoś, nie wiem, Rivala, czy to 310, czy to 300, bo na tych myszeczkach też grałem, no to, no wydaje mi się, że wybrałbym te tańsze wersje, w sensie no nie widzę aż takiego przeskoku w tym Final Mouse'ie. Okej, jest jedno bardzo ważne pytanie. O ile na przykład, znaczy nie wiem na ile jakby taką zaufaną marką jest Final Mouse, bo ja ją dopiero teraz poznałem, ale no grają na niej no takie osoby właśnie jak Tifu i Ninja, więc myślę, że to też tak trochę no powinno dobrze o tej marce świadczyć, w sensie, że też im jej zaufały i też przez to polecałem to innym ludziom. I na przykład wiemy, że żywotność, załóżmy, myszek tych takich topowych właśnie, jak chociażby SteelSeries, jest dobra. To pytanie jak będzie tutaj, bo to jest jakaś chińska podróbka, z czego rozumiałem, bo jakoś mega dużo po prostu nie czytałem o tym, ale no tak, tak mi się uszy obiło, że to jest jakaś chińska podróbka, czy tam, załóżmy, z Bliskiego Wschodu podróbeczka, że tak powiem. A Gostaczek mi to jakieś cone jumpy robi, no i mnie irytuje bardzo, tu jakiś ziomek, który... O ty! Ile mam maców? Mam dużo? No właśnie, już nie mam matsu. Cyk! On wie, że jest coś takiego jak zejście takie. Oj, kolega to w ogóle chyba nie wie, w jakim świecie żyje. Co się dzieje? Dobra, kolegę żegnamy. Matsy, matsy, byku, matsy, daj mi matsy. Dwa! Dwa matsy mi dał. No to agent totalny. Rozwaliłem tam tego typa, no ale co z tego? Jak ja ma... Matsy. Matsy, ile mam matsów? 70. Dobra, czekajcie. Dobra, jeden hit wszedł i drugi też szedł, superancko. Gostek wyjaśniony, mam nadzieję, że on mi trochę tutaj tego da. O, proszę państwa, ale dał mi tych matsów. Zarąbiście po prostu, powiem wam, że zarąbiście. Więc tak jak mówię, no na razie myszką gra mi się bardzo okej, bardzo przeciętnie. Nie mam jakichś tam zastrzeżeń. Bardzo porównywalnie do Final Mouse'a. Więc tak jak mówię, no chyba ten Final Mouse reklamowany. Czekajcie, bo nie wiem co ten ziomek robi. Okej, no dostał teraz daszek. Kurde, ale no mnie to irytuje już powoli. O Boże, no teraz ja dostałem daszek. Open, open, open. Ja nie mam żadnych lotni ani niczego. Open, open, open. Ale by mnie zrzucił. Muszę zajść, bo jakiś snajper i nie strzela. A tego byśmy nie chcieli, jakiegoś kolapsa. Dobra. Nie wiem na czym to się trzyma. Ale tak, na tym się pewnie jeszcze trzyma. No nie wierzę, no gdzie jest ten typ? No gdzie to on się chowa? Cały czas gdzieś biega sobie. Okej, w końcu go dopadłem. No ciężko było tego gościa zabić. W sensie i ogarniał, i spoko uciekał. Nie no, gicio, gicio, fajny pojedynek, szanuję. No i powiem wam, że też się tą myszką dobrze buduje. Na przykład, właśnie, to jest mega duża różnica między Final Mouse'em a chociażby Rivalem. Jest taka, że, tak jako ciekawostkę, że mówię stricte, że na przykład Rivalem mi się super strzela, a Final Mouse'em mi się tak dobrze nie strzela. I to jest dziwne, nie? Na przykład, to taka ciekawosteczka. Ja sobie oczywiście lecę. No chyba do strefy, nie wiem gdzie lecę. Nie, tam jest człowiek, to już wiem gdzie lecę. Lecę oczywiście na człowieka. Tutaj. No ale tak jak mówię, ta myszka jeżeli by miała dobrą żywotność, nie psułaby się po prostu. No to... Wydaje się być spoko. Wydaje się być spoko. Ja wam taką jedną myszkę rozdam, w sensie, no bo ja raczej na niej nie będę grał. Ona jest okej, okay, ale no... mówię, jak coś to właśnie... Rival, czasami jeszcze tego Final Mouse sobie też biorę. No i po prostu wam ją rozdam, więc jedna osoba będzie sobie mogła przetestować. A jeden co trzeba zrobić, no to nie wiem, oczywiście like, subskrypcja z dzwonkiem, wspierać mnie z kodem Jacob w Fortnite w sklepie z sprzętami, i z
załóżmy, napisać w komentarzu, jaką macie obecnie myszkę i dlaczego chcielibyście inną myszkę, dlaczego wam po prostu zależy na tej. I to tyle, to tyle. Ja wam taki tutaj szybki konkursik zapowiedziałem, a teraz sobie oczywiście lecę dalej. 12 fragów. Spoko gierka, by the way, nie chciałbym jakoś teraz głupio paść. Jeszcze 14 osób mi zostało, aczkolwiek nikogo nie widzę i to jest troszkę niezbyt fajne. Nie lubię nikogo nie widzieć, bo czasami można tutaj w tej gierce szukać 15 godzin jakiegoś typa i no, to jest po prostu mega uciążliwe. Ja nie wiem, gdzie oni teraz są, bo to właśnie, że strefa jest, no, patrząc na jeszcze ten obszar zwętania, no duża. O, coś do mnie strzeliło. Ale ja kompletnie nie wiem, no znowu strzela, widzę, dobra. Cześć kolego, ja do ciebie lecę. Poczekaj na mnie chwilę. Poczekaj. Cyk. Trochę tutaj na bok. O, jakby mi zdigla na przykład głowę sprzedał, to bym się zdenerwował. Halo byk, otwierasz? No pewnie. No pewnie. Dobra, nie wyszło, bo nie trafiłem w typa w danym wypadku. Ale mnie te drzewa irytują, no. No i gdzie on jest niby? No gdzie on jest? Okej. Nie mogę go znaleźć. Tutaj może być. Tak jest, on jest tutaj. Dobra, mamy to. Znaczy jak nam otworzy. Ale spadł. Poszybował nasz kolega. Strefa leci. Czekajcie, ja go złapię, nie? No co on robi? No, byku, bo strefka. Nie żartujcie, że on ma lunchpada. To on umarł tam? Ale dostał hedziki z tego skara. Ulala. Siadło. Siadło ładnie, dobra. Biorę oczywiście tutaj to. No i do tej strefy to ja powiem wam, że dojdę w opłakanym stanie. Obym tylko nie dostał zaraz jakieś bomby od typów ze strefy. Co to jest? O, przyda się. Biorę to. Dawaj, wyskakujemy do strefy. Dobra, pijemy sobie szybko apteczu, nie? I możemy spadać. Warto teraz zaznaczyć, że ja na przykład gram na dwa itemy, więc troszkę będę musiał dbać o tą amunicję. No ale spoko, był jakiś tam build fightik. Ten build fightik był beznadziejny, był w drzewach. Takie są najgorsze. No ale ważne, że żyje, tak? Ja sobie polecę gdzieś w te rejony. Pytając, ktoś tutaj nam żyje gdzieś. Matsów już za dużo nie mam, więc też tak. Średniawka. Przydałoby mi się kogoś. O! Tam jest typ. Tam lecimy. Dobra. Czy oni mają tam gejzer? Czy oni tam się zabili? Czy tu jest jedna osoba i ona zaraz będzie mnie pikowała za łupki? Dobra, dostała za 27. Okej, okay, tu jest jedna osoba. O kurde, dobrze, że ja muszę, wiem, że muszę uważać na łupkę. Oho. Dobra. Ja się byku napiję, dobra? Tak pozwolisz mi. No ile on ma HP? No nie mogę z tym typem. Jaki irytujący był. HP multum. A tego zmisowałem także hit. Co on mi robi na mojej tej? Dobra. Ja mam mo. On ma mało HP. Dobra, leży. Bierzemy to, spadamy. Spadamy, bo to nie ma co. Jeszcze sobie poteczkę łykniemy. A, strefka jest bardzo blisko, więc spoko. Ja już sobie przeładuję wszystko i możemy lecieć. Nie no, myszka, tak jak mówię, no. Ja nie wiem, czy to dlatego, że mi się po prostu już spoko gra na wielu myszkach i jakby nie mam jakiegoś problemu z przyzwyczajeniem się, bo kiedyś miałem bardzo duży problem z przyzwyczajeniem się do myszek. A chociażby ostatnio jak byłem w Stanach, też grałem na znowu jakiejś innej myszce, kompletnie innej. Więc no
Czasami po prostu wymagało tego ode mnie no jakiś turniej czy coś. No a czasami po prostu też sobie robię testy, więc dlatego się szybciej przyzwyczajam. No i tak jak mówię, ta jak najbardziej jakiś ten egzamin zdaje. Tutaj kolegę sobie skolapsujemy na luźniku, bo to problematyczne nie będzie, tym bardziej, że się ustawił tak jak się ustawił. Dobra. No tak, a mnie chyba nie będzie dla niego problematyczne zabić z RPGa. Więc fajnie to wiedzieć, że kolega ma takie rarytaski jak RPG. No, ekstra. No to ja jednak nie wiem, czy my to wygramy. Teraz to mam mieszane uczucia. Tak myślałem, że... Co on tutaj wykminił? No open, byku. Dobra, w takim razie ja też. Dobra, gościu został za 23, nie? Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, leży. Uff. Teraz muszę ja szybko stąd schodzić, żeby mnie nie skolapsowali. Okej, okay, mamy to. I teraz potrzebuję ogniska, mamy też to. Super, to ja wszystko mam chyba. Biorę tego RPG-a, co się będę. Może się nie wysadzę jak mój kolega. Dobra. Mamy to, mamy to. RPG-a też mamy, pompeczkę sobie na początku przeładuję. Ej, spoko, nawet giereczka wyszła taka. 19 fragmencików może się będzie, 18 na pewno, jeżeli wygram. Wypiję sobie tą botkę, bo i tak wiecie, tam na 2 kewa, może. Właśnie to mnie tak irytuje, co ja mam 49, to jest max. Nie wiem, jak ktoś mi to wytłumaczy, to jest totalnym kotem. To jest bardzo nerwujące dla mnie na przykład. Nie wiem, czy ja coś tutaj słyszałem, czy mi się wydawało. Ale miałem wrażenie, że coś gdzieś tu było. Nie wiem, może gościu tutaj pode mnie podszedł, a ja nie słyszałem. Dobra, nieważne, znajdźmy tego ostatniego typa. Znaczy ostatnich dwóch typa w sumie. Gdzie oni są? Wezmę sobie jeszcze tą bombkę, jakbym miał umierać, to czasami się to przyda. Duża podka, słyszałem? O, ale te fontanny, czy jak ktoś tam zwie. Ekstra. Zabezpieczamy winka. No i teraz, okej, tam będzie gościu jak nic. Czekajcie, strzelę z RPG-a, cyk. I sprawdzimy zaraz, czy tam jest gościu jak nic. Tam chyba nawet jest strefa jak nic. Ta, tam jest gościu. Lecimy. Cyk. Jeden. No i ten aimik taki. To jest jego? Ej, byku. Cyk. Dobra. Dobra. No to ten kolega tu już jest w toku chyba. Dobra. No to gicio, proszę państwa. Kolega w szoku. 3 sekundy masz, zanim wyjdziesz z tego, znaczy na wyjście za drzewka. O, tu jakieś kępki jeszcze pite. Panie, panie, panie. Hajdź, że ty uciekasz od strefy. No czemu on tak ucieka? Co jest nie tak z tymi gościami? Halo? Okej. No i co tu kolega robi? Cyk! 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 Kiedy myślisz, że jesteś fajny, jak zabierzesz gościa z killoffa, ale gościu was... Pierwszy frag, 1 HP! No nic, mam nadzieję, że testik tej myszki wam się podobał. Ja już o niej powiedziałem chyba wystarczająco dużo. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja z dzwonkiem, jeżeli chcecie ją wygrać i takie inne. No i do następnego, trzymajcie się, cześć! Miałem mak na zębach przez cały odcinek, co mi się wydaje. Mogłem mieć z bułki, no fajnie.